Podnoszenie świadomości o zagrożeniach i nauka prawidłowego zachowania się nad wodą to szereg czynności podejmowanych w ostatnim okresie czasu przez golubsko-dobrzyńskich policjantów w ramach kampanii pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, realizowanej pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dzisiaj na jeziorze Grodno przeprowadziliśmy ćwiczenia łącznie z policją i klasą mundurową w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo. Zostały tutaj zaprezentowane pomoc osobie tonącej, zarówno z łódki, jak i przy wykorzystaniu ratownika z pomostu, który dopłynął do tej osoby poszkodowanej. Został sfolowany do brzegu i uczniowie klasy mundurowej przeprowadzili w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy pomoc osobie poszkodowanej. Kiedy ewakuujemy osobę poszkodowaną, podtopioną z wody, najważniejszy jest czas dla tego poszkodowanego. Powinniśmy jak najszybciej dokonać już kilka wdechów ratowniczych po to, żeby zmniejszyć czas tego niedotlenienia organizmu poszkodowanego. Następnie, gdy mamy tego poszkodowanego już na brzegu, układamy go na twardym podłożu w linii prostej, wykonujemy w pierwszej kolejności 5 wdechów ratowniczych. Następnie kładziemy jedną rękę na czole poszkodowanego, drugą rękę pod brodę, odchylamy głowę do tyłu, pochylamy swoją głowę do ust poszkodowanego, nasłuchujemy, czy są jakieś oddechy. Prowadzimy tę próbę sprawdzenia oddechu przez 10 sekund i jednocześnie obserwujemy klatkę piersiową, czy się porusza. Jeżeli nie ma żadnych oddechów, wykonujemy 5 wdechów ratowniczych. Następnie drugi ratownik wykonuje 30 uciśnięć klatki piersiowej. Następnie 2 wdechy ratownicze i tak na przemian 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy ratownicze. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Państwowej Straży Pożarnej, jak również Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w zajęciach pokazowych, a jednocześnie profilaktycznych odnośnie bezpiecznego przebywania nad wodą. Dzisiaj w ramach działań mogliśmy podejmować topielca i tym sposobem poszerzać swoją praktykę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą!